Ojcze, dziękujemy za te dni szkoły, dziękujemy za Twoje słowo, dziękujemy, że Ty jesteś Bogiem życia, że Ty w Twoim słowie zawarłeś życie, że Twój Święty Duch, On objawia nam Twoje słowo, że my je rozumiemy. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że nic nam nie wygarnie tego, co nam wkładasz teraz do naszego ducha. My w imieniu Jezusa ustanawiamy, że nasze umysły przyjmują Twoje słowo jako Twoje słowo. My ustanawiamy ochronę krwi Jezusa wokół naszych umysłów. My ogłaszamy, że zły nie może tknąć tego, co jest przyjmowane przez nas. My ogłaszamy, że wydamy stukrotny plon z tego. Amen. Amen. Siądźmy, przyjaciele. Dzisiaj najpierw, na samym początku, chcę mówić na temat modlitwy. Od tego sobie zaczniemy. Później zobaczymy, jak będą wyglądały dalsze nauczania. Jesteśmy w takim miejscu tutaj na wykładach szkoły, że możemy sobie, możemy jasno już widzieć to, na czym zbudowana jest modlitwa. Jeżeli chrześcijanin w ogóle myśli o modlitwie, to najczęściej jest to jego obraz modlitwy. Jego obraz. No, tak widzi. W ogóle, jak wiecie, jeden z głównych problemów chrześcijaństwa polega na tym, że ludzie nie trzymają się prawdy, a tworzą własną formułę tej prawdy. Oni własną formułę tworzą. Uważają, że to jest wolność. Że to jest wolność. Że wtedy jesteśmy wolni, kiedy my w sposób dowolny interpretujemy pewne Boże prawidła. Że nam wolno to robić. Nam wszystko wolno zrobić. Wszystko nam wolno zrobić. Każdą rzecz. Ja czasami wspominam, że kiedyś udawałem psychicznie chorego, jeszcze w starym życiu byłem w szpitalu psychiatrycznym, żeby nie trafić do więzienia, robiłem sobie dokumenty odpowiednie. Spotkałem tam różnych ludzi, ponieważ dealer systematycznie dowodził mi kokainę, więc chodziłem tam na czpanie. I miałem fajny upał z tymi ludźmi, którzy tam byli. Miałem bardzo przyjemnego schizofrenika, z którym się zaprzyjaźniłem, i on mi opowiadał o swoich jazdach. Ja wąchałem koks i go słuchałem. I on mi opowiedział, mówi, pamiętam, że usiadł przy mnie, pocałował mnie w rękę, mówię, ja cię bardzo szanuję. Ja mówię, co za to nie szanujesz, kolego? A on mówi, na spokój ducha. A ja mówię do niego, ale jak to na spokój ducha? Dlaczego ty uważasz, że... On mówi, wiesz, bo ty wszystko prawidłowo rozróżniasz. Zobaczcie, nie? A ja mówię, a ty jak rozróżniasz? A on mówi, że na schizofrenię. Ja mówię, ale na czym polega ta schizofrenia, nie? A on mówi, bo ja mówi, jestem skłonny jeść gówno i mówi, że to masło. Ja to do dziś pamiętam. I to Duch Święty w głowie zostawił. Ten tekst jego. Ten człowiek z głęboką pokorą określił swój stan. Określił swój stan. Określił to bardzo jasno. Ja potem, jak się nawróciłem, zacząłem coraz bardziej szukać Boga i rozumieć duchowe zasady, ja zobaczyłem taką duchową schizofrenię u ogromnej ilości chrześcijan. To jest ich interpretacja masła. Jesteśmy wolni w tym, mówią. Możemy brać jakiś element rzeczywistości i w swobodny sposób interpretować go. A tak nie można. To znaczy, można, tak, jeśli się jest w życiowym szpitalu psychiatrycznym, to można. Ale jeżeli schizofrenik ów wyszedłby poza ten szpital, to jest nieprzyjmowane przez społeczeństwo. I taka pomyłka, o której on mi mówił, ona mogła doprowadzić jego życie do totalnej ruiny. Istnieją odgórnie ustanowione prawidła Boże. Od tego zaczęliśmy naszą szkołę. Prawda. Poznacie prawdę, powiedział Jezus, czyli ginosko, prawda? To słowo ginosko, poznacie prawdę, czyli wy
pokochacie prawdę, rozmiłujecie się w prawdzie, poznacie ją dogłębnie, zbadacie ją, zbliżycie się do niej, na niej zbudujecie, ona stanie się dla was ostateczną wytyczną i tak dalej, prawda? Poznacie prawdę i to was wyswobodzi. Nie własna interpretacja prawdy, bo ja jestem wolny i ja mogę. Ja mówię, co ty możesz. W ogóle o co tobie chodzi? Bo to jest to wśród chrześcijan. Jestem wolny, mam Ducha Świętego. Ja mówię, ale masz łeb zajechany. Co z tego, że masz Ducha Świętego w duchu, jak ty masz w ciebie zaburzenie w psychice i Duch Święty, który jest w tobie, ma blokadę ze ściany, która nazywa się wolna wola, rozumiesz? I jest zbudowana ze schizofrenicznych cegieł. I Duch Święty nie może tego palcem dotknąć bez twojej zgody, bo sam ci dał takie prawo. No i co teraz? Bóg ma związane ręce. Bóg coś zrobi, Bóg nic nie zrobi, bo zaprzeczyłby istnieniu wolnej woli. Wolna wola jest niedotykalna przez Boga. Bo On powiedział, niebo i ziemia przeminą, a słowa moje nie przeminą. I Jego słowo wytworzyło wolną wolę w człowieku. To jest potężna formuła miłości. Bóg powiedział do człowieka, tak bardzo cię kocham, że pozwalam ci robić, co sobie życzysz. I Bóg nigdy nie wpłynie na wolną wolę człowieka. Nigdy, nigdy, nigdy. To jest jedna z zasad prawdy. Okay? I teraz, jeżeli my mamy zaburzenie, tak? Na poziomie naszej psychiki, czy inaczej duszy, czyli mamy określone zaburzenie, bo ja rozumiem tutaj pewne określone toki myślowe, które są iluzyjne, prawda? To co z tego, że mamy Ducha Świętego? Jak Duch Święty, żeby się przebić na zewnątrz, to musi przejść przez naszą psychikę. Bo tak jak ostatnio uczyłem, jest duch, a jest i nasz duch, tak? On jest okolony w naszą psychikę, czyli w naszą duszę. A dusza nasza okolona jest w nasze ciało. Czyli duch jest ubrany w duszę, dusza jest ubrana w ciało. I teraz Duch Święty jest w naszym duchu i żeby on się wydostał na zewnątrz, to on się wydostaje na zewnątrz przez nasze myśli, przez nasze emocje, przez nasze wszelkiego rodzaju, przez naszą wolną wolę, przez różne rzeczy. On się tak wydostaje. A jak ty masz wszystko w środku pokrzanione, to jak on się ma wydostać? On oczekuje od ciebie, że ty przyjmujesz prawdę, tak? I na podstawie tej prawdy, tak? Zaczynasz otwierać mu furteczki mocy. I on wtedy będzie działał. On zadziała jak wariat. Tylko mu otwórz furteczkę. Co on mówi? W ogóle Łazarz umarł. Bardzo fajny przykład. Łazarz umiera. I teraz Jezus przychodzi na miejsce. I mówi tak. Odciągnijcie mi kamień, a ja wskrzeszę Łazarza. A jakby mu nie odciągnęli kamienia, to co? Powiedzieli wam co? Nie wskrzesiłby Łazarza. Ja zawsze do ludzi mówię. Bóg nie zajmuje się otwieraniem grobów. Bóg zajmuje się wskrzeszaniem zmartwych. Grób masz otworzyć ty. Nie otworzysz grobu, nie nastąpi wskrzeszenie. Ty musisz stanąć na prawdzie i powiedzieć do Boga tak. Zgadzam się z tą prawdą. Nie jestem, wychodzę z relatywizmu, uznaję tą prawdę za ostateczny fakt, nie ma bata, po prostu nie ma bata. A teraz Boże uwolnij moc, on mówi jest ser. I wjeżdżam jak Microsoft na rynek, rozumiesz o co chodzi? Tak to działa. Nigdy inaczej! Nie, że chrześcijanin, proszę ciebie, traci orientację, rozumiesz? I mówi Duchu Święty, poprowadź mnie. I on myśli w ogóle, Duch Święty, którego prowadzi gdzieś. On się dalej sam prowadzi. I modlitwa, ona wymaga od nas stanięcia na prawdzie. To nie ma, że ja się modlę, jak się chce. Ja będę modlę, jak chcę, bo ja mam Ducha Świętego. Masz też mózg, a nie używasz. W ogóle dla mnie to jest żadne wytłumaczenie, żadna rozmowa, jak nie ma Ducha Świętego. No co z tego? Jak to jest Duch Święty nieaktywny. Duch Święty nieczynny. Rozumiesz, o co chodzi? To jest taki Duch Święty. Tak? Judasz miał Jezusa w człowieku 24 godziny na dobę, a flirtował z faryzeuszami za cash. Rozumiesz, o co chodzi? Ty. Jezus tu mówi, wzniosłem
wyniosłe sprawy, rozumiesz, wskrzesza zmartwych, uzdrawia, wypędza demony pro ciebie, a ten czyści to sakiewkę. W tym samym czasie. W tym samym czasie, Judasz, wiesz o co chodzi? Co z tego, że on miał Jezusa? Co z tego, że on miał Jezusa? Jadł z Jezusem, spał z Jezusem, widział, co się w ogóle dzieje cały czas. Oni tą ekipą 12 chodzili za tym Jezusem. Rozumiecie? Cały czas widzieli, co się dzieje. Rozmnażanie chleba. Człowieku, tutaj chleb jest rozmnażany, a Judasz czyści sakwę. Rozumiem, to spójrz na to, spójrz na to. Bo on ma plan, on ma plan, on ma plan. Jaki on ma plan? Że Jezus, on wyprowadzi, tak, Izrael spod okupacji rzymskiej. Patriota. Czy Judasz to patriota? Dlaczego Judasz zdradził? Bo go patriotyzm doprowadził do tego. Patriotyzm. Jak teraz do kościoła do Warszawy patriota jakiś przychodzi, ja mówię do uwolnienia. Na dzień dobry. Każdy patriota. Ja cię teraz uwolnię od Polski, mówię. Bo będziesz w kościele mocy, przestaniesz być Polakiem, momentalnie. Zaraz ci się odechce. Zaraz się dowiesz, że jesteś obywatelem nieba. Że stolica jest nie w Warszawie, tylko w Jeruzalemie. Zaraz się dowiesz. Trochę tu posiedź. Zaraz się dowiesz, proszę ciebie, że to nie ten prezydent, co tutaj jest, tylko proszę ciebie, jest inny prezydent. Zaraz się dowiesz, że jest ministra, to i wszystko, w ogóle cała inna formacja nawet, nie? Zaraz się dowiesz, że kosmiką jest. No nie skąd, w ogóle pochodzisz. Patriota! Wystawił Jezusa za kasę, tak? Patriota. Modlitwa to jest coś, co jest oparte na prawdach. Jeżeli nie stoimy na prawdzie Bożej, nie rozwiniemy prawidłowej modlitwy i będziemy się miotać. Miotać. Słowo modlić się po grecku to prosechomai. Modlić się. Prosechomai. I to słowo dokładnie oznacza być skierowanym na. A więc słowo prosechomai, ono nie dotyczy jedynie Boga, tylko każdej rzeczy, formy, struktury, na którą człowiek się, na której człowiek się skupia. A więc możemy prosechomai krzesło, prosechomai ściana, prosechomai zbieranie znaczków. Możemy modlić się do różnych rzeczy. Modlić się do męża, do żony, do dzieci, możemy modlić się do pieniędzy, możemy modlić się do różnych form. Rozumiecie? Może modlić się do hobby. Bo prosechomai to jest skierowanie na, skierowanie uwagi, skierowanie serca, skierowanie w ogóle całej istoty. To jest prosechomai, to jest modlić się. Modlić się to nie jest powiedzieć coś, jakąś tam formułę, że ja coś powiem, że ja coś porobię, jakieś gesty, pomodlę się, pomodlę, pomodliłem się. Tak jakby zjadł ciasto, gdzie pomodlę. Prosechomai dotyczy też tego skierowania, co mówię, skierowanie na, ono dotyczy całej egzystencji człowieka. Całej egzystencji. Ja modlę się duchem, duszą, ciałem, modlę się pieniędzmi, modlę się czasem, modlę się relacją. To jest modlitwa. Modlitwa jest w pewnym sensie stylem życia. To styl życia. Chrześcijanin to człowiek modlący się. Siedziałem w więzieniu, już po moim nawróceniu za stare sprawy. Modliłem się w celi. I chłopaki pytali, modlisz się. Ja właśnie dostałem ksywę święty. I mówię, święty, modlisz się. A mówię, modlę się. No i siedzę i się tam modlę, nie? Po godzinie mówi, ty dalej się modlisz? Mówię, no. Po dwóch godzinach podchodzi taki chłopak, właśnie ty najbardziej. Ty się dalej modlisz. Mówi, ja się nigdy nie modliłem dłużej niż mówi 5 minut. Ja mówię, bo ty się nigdy nie modliłem. On mówi, jak to się nigdy nie modliłem? Mówię, bo ty nie znasz Jezusa. Ale ja wierzę w Boga. Mówię, weź, przestań, bez przesady. Nie robimy za żartów też naprawdę. To już jesteśmy. Andrzej mówi do niego, wierzysz w Boga. I nie modlisz się. Modlę się ja. A ile się jeszcze będziesz modlił? Ja mówię, będę się modlił przez ten czas. Będę się modlił w dzień i w nocy. Będę się modlił
cały ten wyrok, będziemy modlił całą moją egzystencję na ziemi. Bo modlitwa, bo to jest bardzo ważne, my musimy modlitwę obejrzeć jako styl życia. Ona dalej nam się dzieli na pewne rzeczy, ona dalej nam się kształtuje w jakiejś takiej formule wykonawczej, ale zasadniczo to musi w nas być, bo chrześcijanin jest człowiek modlący się. Jakby nie ma niemodlący się, bo to jest ukierunkowywanie siebie na Boga cały czas. Dlatego Jezus mówi, będziesz kochał Pana Boga swego całą myślą swoją, całą siłą swoją, to w ogóle jest. Zaraz na tę całą. Ten Jezus mówi, że jest zero-jedynkowo taki cały czas. Tak, będziesz kochał, tak. Ludzie mówią, to jest takie radykalne, to jest takie niemożliwe. Ja mówię, no to w ogóle nie zostanę muzułmaninem, buddystą, kimkolwiek, będzie miał łatwiej. Człowieku, przejdź do kłopot. Religii masz, full. Rozumiesz? Ale chrześcijanie to człowiek modlący się. Narodziłeś się z Bożego Ducha, tak. Mówi, się mówi. A on mówi, bez ustanku się mówić. I poszedł. No, się mówi, zostawił z tym. Rozumiesz? Bez ustanku się mówić. Dlaczego to jest? Bo te prosechomaj to jest skierowanie na. I tutaj musimy tą rzecz tak w sobie zbudować. Natomiast podstawowy element modlitwy, jeżeli chodzi już o działania sprawcze, jest odnotowany w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale, 6 wersecie. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 6 werset. Jest napisane tak, ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Komora jest fundamentem modlitwy. Podstawą taką, jeżeli chodzi o akt sprawczy. Bez komory nie istnieje szeroko pojęte życie modlitewne. Czym jest komora? No tutaj za słowo komora jest użyte bardzo takie fizyczne miejsce. On tutaj mówi o pewnego rodzaju piwnicy, która była pod domem, albo okolona taką grubą częścią muru w domu, która była spichrzem pewnego rodzaju. Trzymano tam jedzenie. Tam nie było okien. Chodziło o to, żeby w tych warunkach gorącego klimatu było tam jak najchłodniej. Więc nie było tam okien, nie było tam też żadnego światła. Tam się wchodziło z pochodnią. To było ciemne miejsce. Ciemne, ukryte. Zauważywszy na to, że było albo pod domem, albo było koronę grubym murem, było tam też bardzo cicho. Było odizolowane. Komora to miejsce odizolowane. I naszą modlitwę, kiedy my rozwijamy nasze życie modlitewne, to zaczynamy najpierw planować. Musimy planować komory. Komora to jest miejsce, gdzie ty zaczynasz uczyć się odizolowywać. Odizolowywać na poziomie również umysłu, na poziomie emocji. Idziesz gdzieś. Rozumiesz? W ogóle jest bardzo ważna sprawa, to jest bardzo techniczne. Odizolowujemy się. To ja nie mam na to czasu. Ja mówię, powiem ci, nie masz czasu, żeby nie stworzyć komory. Na to nie masz czasu. Ja pracuję od 6. Ja mówię, nie ma problemu, zacznij komory tworzyć od 3. Od 3. Budzik wstaje o 3. I zaczynam moją budowę komory. I nie mów do mnie, że jesteś zmęczony o 3. Jak jesteś zmęczony o 3, rozumiesz? To wstań w zmęczeniu o 3. Taka moja propozycja praktyczna i powiedz tak, Panie Boże, pierwsza rzecz, o którą ja Ciebie proszę i której ja od Ciebie potrzebuję, to pomóż mi zbudować komorę. Przynoszę Ci mój czas. Od dzisiejszego dnia, Panie Boże mój, całe moje życie będzie zbudowane wokół komory. Komora będzie jego centrum. Ona nie będzie na rubieżach mojego życia. Od dzisiaj nie będzie jej przy okazji, kiedy będę miał czas. Panie Boże mój, komora będzie w centrum mojego życia.
I od tego dnia, od tej trzeciej rano, rozpocznie się Twój proces przygotowywania tak zwanego warsztatu. Kiedy córka nasza zaczynała gotować, to ja ją najpierw zacząłem uczyć, jak się przygotowuje warsztat. Ponieważ ona miała tam wszystko wywalone. Tam były wszystkie rodzaje jedzeń, deski, noże, takie różne. Ja mówię, Sara, sprawa jest tego rodzaju. Ja Sara, się w tym zgubisz. Zgubisz się. To trzeba zaplanować. Trzeba zacząć składać to wszystko do kupy. Jedne rzeczy wyjmować, drugie chować, kłaść, tu już na bieżąco zmywać, tu wycierać. Rozumiesz, o co chodzi? Bo inaczej teraz będzie kataklizm. I komory trzeba zacząć budować. Nie ma, że my nie mamy komory. Chrześcijanin nie ma prawa nie mieć komory. Później jego życie modlitewne, czy też, że tak powiem, jego komora, ona będzie, zacznie przybierać inny wygląd. Ale ona, zaczniesz się wzmacniać, zaczniesz się uczyć odizolowywać w różnych miejscach. Ja dzisiaj potrafię sobie stworzyć komorę naprawdę w różnych miejscach. Ale ja zaczynałem od tego, że stworzyłem konkretne miejsce i konkretny czas. Pamiętam, jak dzisiaj pracowałem na trzy zmiany i zaczynałem pracę na przykład wtedy o 6 rano, prawda, to normalnie daleko do pracy, musiałem sobie do tej pracy jakoś wtedy dojść, bo tam było 2 km, no idziemy na rowerze, to policzyłem sobie to wszystko, plus do tego wszystkiego dodałem godzinę mojej komory. I to była akurat 2:30. Wstawałem o 2:30. I do 3:30 ja miałem komorę. Tak? I ja się tego nauczyłem. Był inny okres czasu w moim życiu, gdzie wstawałem w nocy. Po prostu. Kładłem się spać na przykład o godzinie 11, a na godzinę 1 w nocy miałem nastawiony budzik. Wstawałem o 1 w nocy i od 1 do 2 miałem komorę, a potem szedłem dalej spać. I robiłem tak rok. Po co? Ja mówię, człowieku, to jest trening. Wszystko wymaga pewnej systematyki. Nie dzieją się rzeczy nagle. Jak ktoś nagle wpada na siłownię, rozumiecie, o co chodzi, to się nagle kontuzji może nabawić. Nagle. Jak ktoś do mnie przychodzi, mówi, Artur, chciałbym, żebyś mnie poprowadził w treningach. Ja mówię, dobrze, pierwszy rok będziesz się uczył ćwiczyć. Pierwszy rok. Przyzwyczaić ciało, stawy, ścięgna, mięśnie. Drugi rok będziesz to stabilizował. Po 2 latach systematycznego chodzenia na siłownię zaczniesz widzieć pierwsze efekty. Po 5 latach będą trwałe. Pasuje ci? Mówię, dlaczego mówię le? Tak wygląda, a nie można jakoś inaczej? Ja mówię, no nie można. No nie można inaczej. Trzeba tą rzecz wprowadzić w system systematyki. I teraz dokładnie to samo jest na poziomie modlitwy. A więc komora musi być zaplanowana. Nieważne, jak to będzie, dzień, noc, to nie jest istotne. Istotne jest to, że ty ją musisz zaplanować. Bo tu jest napisane, wejdź do komory jakiej? Swojej. I to słowo swojej oznacza, że jest to twoja własność. I ta słowo własność tutaj określa, że coś zbudowałeś, wytworzyłeś, urodziłeś. To jest twoja komora, ty to zrobiłeś, ty ją zbudowałeś, ona jest stała i niezmienna. Rozumiem, to będzie jakaś bryła, to jest jakaś bryła. Jeden chłopak od nas tam z kościoła, z Warszawy, przeprowadzał się kiedyś do domu nowego, najmował wtedy jeszcze, przeprowadzał się i on zaprosił mnie, mówi, Artur, przyjedź, pomodlimy się, ustanowimy, że ten, że podał jakieś tam, były jakieś duchowe rzeczy, już nie pamiętam co. Generalnie pojechałem tam do niego, on wychodzi i pokaże coś. No i wchodzę na tę jego posesję, a on tutaj jeszcze tak, nie rozpakowane rzeczy, widzę w tym domu i tak dalej, a on będzie coś pokazać. No i wychodzimy na podwórko z tego mieszkania, z tego domku jego i on mnie prowadzi do takiej piwnicy, takiej, co się budowało, jakieś takie z kamieni, że ziemniaki tam trzymało. Ziemianka taka. I on do mnie mówi tak, ty, wyszykowałem sobie komorę. Człowieku, jeszcze nie rozpakowane były kartony,
Jeszcze w ogóle meble nie były wszystkie poskręcane, a on miał wyszykowaną komorę. Ja tam wchodzę, człowieku, a on ma posprzątaną tą ziemiankę, wziął ją, wybielił, proszę ciebie, miał już taki, proszę ciebie, dywan tam, na którym sobie, bo tam, tak, no ta ziemia była po prostu, tam sobie położył taki dywan na szybko, taką menorę sobie żydowską wymalował, człowieku, złotym kolorem i mówi, tu się modlę. Ja mówię, fanatyk. No Boże, dziękuję, że to mój kolega. Pamiętam, jak on biznes otworzył swój i taki chłopak do niego spotkał, do niego przyjechał i mówi do niego, weź mi powiedz, jak to się stało, że tak od zera biznes otworzyłeś. I on go zaprosił do siebie, ten chłopak do niego przyjechał, taki elegancki, takie miał fajne buty, wszystko tak ładnie. A on do niego, chodź, to cię nauczę. Do tego domu tam go zaprowadził, otworzył te ziemianki, mówi, wchodź tutaj. A on mówi, gdzie? Tu? A on mówi, no bo chciałeś, żebym ci pokazał, gdzie ja firmę, jak się firmę zakładam. Przedtem z nim, ale ciebie mówi, klękaj! A ty mówi, co? Mówi, masz jakiś problem? A ty mówi, wiesz, jasne spodnie, buty takie, wiesz, szczupkiem, klęka. Mówi, ale dlaczego mi tu? On mówi, tu założyłem firmę. Tu powstała moja firma. Tutaj. Tu powstał biznes tam. Tu powstał pomysł. Tu też powstały możliwości, że dostałem dofinansowanie z Unii Europejskiej jako jedyny w regionie. Tu. Komora to jest punkt wyjścia. Nie ma modlitwy bez komory. Centrum dowodzenia. Centrum dowodzenia, centrum zarządzania, centrum projektowania. Rozumiesz, o co chodzi? Tam. Dlaczego? Wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, czyli zamknąwszy, się odizolowujesz, Nie ma ciebie, tam nie ma w ogóle nic. Tam jesteś ty i on. I tu jest napisane, i módl się, prosechomaj, do Ojca swego, który jest w ukryciu. Fundamentem zrozumienia modlitwy jest to, że masz Ojca. Modlitwa to jest modlitwa do Ojca. Do Ojca. To jest tata, no to taty. Ja się z tatą komunikuję, mam proste humaj na tatę. Ja jestem skierowany na tatę, nie na pana, nie na króla, nie na zbawiciela, nie na lekarza, nie na uwolniciela. Do ojca się mówi. I jest znowu ojciec, no to jest niestety tutaj, ale tata, tatuś. To, za co go kamienowali jego na ciągle. Rozumiesz? No niestety to jest to. To jest tatuś. Modl się do tatusia. Mój tato tatusia. W ogóle życie modlitewne jest związane z tym, tak, że ty jesteś już świadomy tego, że Bóg to jest Ojciec. To nie masz innego Boga, w ogóle nie masz innego Boga, nie ma innego Boga, nie ma Boga generała, nie ma Boga szefa, nie ma Boga pana, nie ma Boga króla, nie ma takiego w ogóle Boga. Taki Bóg jest w iluzyjnych wyobrażeniach religijnych i zhumanizowanych ludzi. Jezus, jak uczy swoich apostołów się modlić, mówi Ojcze nasz. My wiemy dzisiaj, że w ogóle ta formuła Ojcze Nasz to nie jest formuła nowotestamentowa, to nie jest formuła Nowego Przymierza, bo to w ogóle nie o to chodzi. Teraz się ludzie, się chrześcijanie się zbierają, pomódlmy się, łapią się na ręce. Ojcze Nasz, który się zmieni, święcimy Twoje przyczyny, Twoje. Kurwa, o co chodzi? I mówię, to modlitwa pańska. To jaka modlitwa pańska? To jest pewnego rodzaju schemat, tak, który Jezus, bo on obrazuje, bo Jezus cały czas do nich mówi, jak do niepełnosprawnych intelektualnie. On cały czas im opowiada te bajki, te przypowieści, to Ojcze Naszym też pokazuje. Bo tu o co chodzi? On pokazuje pewien schemat modlitewny, tak jakby ktoś ci dał instrukcję obsługi w ogóle kuchenki mikrofalowej, że kuchenka to kuchenka. Ojcze Nasz, kuchenka to kuchenka, to nie jest lewozmywak, wyrzuć tego drzwi, tu się nie myje garków, bo patologicznie, tak. Rozumiesz, o co chodzi? Dla środowiska XXI wieku. Żeby nikt tam nie umył garków, bo to takie środowisko dzisiaj jest, tak? Ojcze Nasz. I teraz od czego on zaczyna ten schemat? Co on pokazuje w tym schemacie, tak? Że to jest tata. Nie istnieje modlitwa do kogoś innego niż do taty. Jeżeli nie mam zrozumienia ojca, to wszelkiego rodzaju moja modlitwa jest
nie modlitwą, tylko iluzyjnym wytworem mojej wyobraźni. Bo nie ma modlitwy innej. Bo albo jest to tata, tak? Albo jesteś w poważnych kłopotach. Albo tylko z tatą można nawiązać więź, która spowoduje uwolnienie mocy. W ogóle nie ma dla ciebie kogoś innego. Nie ma. Albo to jest tatuś, albo nie znasz Boga. To, że zostałeś zbawiony, czyli uwierzyłeś w Jezusa jako Zbawiciela, to uwierzenie w Jezusa jako Zbawiciela nie oznacza poznania Boga jeszcze. To oznacza w ogóle to, że już do piekła nie pójdziesz. Rozumiesz? Już urwałeś dupę diabłu, już do piekła nie idziesz, droga jest otworzona, Jezus umarł za twoje grzechy, ty jesteś świadomy tego i to jest wszystko, co ty masz dzisiaj. Rozumiesz? Nic więcej nie masz, nic. Masz to, jedyną masz pewność, że po śmierci pójdziesz do nieba. Natomiast tu nie masz żadnej relacji z Bogiem jeszcze. Ty nie znasz Boga. Ty jeszcze Go nie znasz. Ty dopiero, że tak powiem, wszedłeś przez drzwi. Jezus mówi, ja jestem drzwiami. Drzwiami jestem. Ja wszedłeś przez drzwi i teraz dopiero zaczynasz poznawać Boga jako kogo? Jako Ojca. Bo to Jezus przyszedł, żeby pokazać Boga jako Ojca. On nie przyszedł pokazać Boga jako wiesz, Jahwe z batem, który teraz ich leje za nieprzestrzeganie 10 przykazań Synaja. W ogóle to nie. To nie tak. On przyszedł pokazać Ojca. I potem jak te wszystkie teksty, kiedy my oglądamy temat modlitwy, to są związane z tym, że my poprzez przyjście, poprzez to, że uwierzyliśmy w Jezusa, tak, otwieramy drzwi na relację z Ojcem. Zaczynamy tej relacji się uczyć. Zaczynamy w ogóle wszystkie nasze myśli na temat Boga konfrontować z faktem, że to jest dla nas kto? Tatuś. No to my tatę mamy w niebie, no. To tata, nie dyrektor, nie prezes, nie generał, nie ktoś tam. Tatuś, to jest wielka różnica. Rozumiecie? Potem to zrozumienie jadowe, to w miłości, nie ma bojaźni. Nie ma bojaźni? O co tu chodzi? Albo duch bojaźni, albo duch synostwa, mówi, nie wiem tam jakiego ducha macie w ogóle. Więc te teksty, które się potem przejawiają, one wszystkie bardzo mocno pokazują ten Bóg dla nas, Bóg chrześcijan, to jest Bóg Ojciec, Bóg Tatuś. I to nie jest Ojciec Paton, którego my znamy tu z ziemi, który molestuje, który pije, który ćpa, który nie potrafi złożyć w ogóle do kupy człowieku niczego, który nie przynosi pensji, który leje matkę, który trzyma ciebie mordę drze. Bo to nie tata, debil jakiś. Rozumiesz? To debil. Molestuje dzieci, debil, proszę ciebie, nie przynosi pieniędzy, debil. Kiedyś jeden pastor taki powiedział, mówi, że to, że ktoś spłodził dziecko, to w ogóle nie jest dowodem na to, że on jest mężczyzną. To żaden dowód. Psy płodzą dzieci. Tak? Koty. Co to spłodzić dziecko? Wsadził, poruszał, zrobił dziecko, człowieku dziecko. Wielka robota. Człowieku, co to jest zrobić dziecko? A już na pewno to, że zrobił dziecko, nie czyni go ojcem. Na pewno nie. Ojciec to ten, który wziął odpowiedzialność, wychował i wystrzelił dziecko ze swoich barków. O, to jest tam dziecko. Rozumiecie? To jest tatuś. To jest tatuś, który wziął dziecko i uczynił z niego kogoś większego niż jest sam. Oto tata. I to jest miłość w ogóle. Oto ten, który dał dziedzictwo. Syn nasz, jak zdał maturę, mówi tak, nie chce iść na studia. Ja mówię, masz takie prawo. Nie mogę cię na te studia wysłać. Nie każę cię pójść na studia. Ale mówię do niego tak. Ale muszę ci dać dziedzictwo.
nie wyjdziesz z tego domu bez dzieciństwa. Nie wyjdziesz. Mówię tak, skoro nie chcesz iść na studia, to zrobimy coś w twoim życiu takiego, żebyś wyszedł z tego domu, tak? I żebyś zaczął swoje życie na wyższym poziomie niż ja. Ok? Będzie to zarówno poziom finansowy, jak poziom poziom intelektualny. Tak? Z takim dziedzictwem cię wypuszczę. Mówię, czyli nie wypuszczę cię z domu, a z takim potencjałem, żebyś zarabiał 3000. Wypuszczę cię z domu z takim potencjałem, żebyś pierwszą pensję miał 6000. Moja w tym głowa. I ty wyjdziesz z poziomu 6000 miesięcznie. A co ty dalej będziesz robił, to już jest twoja broszka, to już nie mój biznes. Dam ci dziedzictwo. Nauczę cię określonych rzeczy. Bo ojciec to jest ten, tak, który stanowi schody dla swojego syna. I teraz modlitwa, to jest modlitwa do ojca. I my musimy rozumieć, co to znaczy. Że jeżeli ja się modlę, to ja się modlę do kogoś, czy też jestem skierowany, jako to słowo prosechomai rozumiemy, skierowany na kogoś, kto jest dla mnie, tak? Dobry, kto mnie pociąga dalej, kto we mnie chce inwestować, komu bardzo na mnie zależy. Prawda jest taka, że ojcu bardziej zależy na synu, niż synu na samym sobie. To w ogóle definiuje ojca. Rodzic, normalny rodzic, jak ma dziecko, to on na to dziecko patrzy i on wie, on dla tego dziecka chce lepiej niż to dziecko dla siebie. Jak wiecie doskonale, sami byliście dziećmi i też niektórzy macie dzieci, że dzieci na różnym odcinku życia chcą dla siebie bardzo źle. I rodzic stoi z boku i chce dla nich lepiej niż oni sami chcą. Bo dzieci mają bardzo różne pomysły. Ja miałem bardzo różne pomysły. Będąc dzieckiem, rozumiecie? Bardzo różne. Moja rodzica, moja mama chciała dla mnie zawsze lepiej. Zawsze lepiej. A więc modlitwa jest związana z tym, że my jesteśmy skierowani na ojca, na tatusia. Na tatusia. Prawda? I tutaj jest napisane ojciec twój, który widzi w ukryciu. Czyli to nie jest nasza modlitwa, to nasza relacja z Bogiem, rozbudowa komory, ona nie jest związana z tym, że tam następuje jakiś stek doznań. Czyli my nie budujemy naszej modlitwy, tak, na jakimś steku doznań. Bo my rozumiemy, że my się skupiamy na Ojcu, który jest gdzie? W ukryciu. W ukryciu. Doznania to jest skutek uboczny. Ja jestem ultracharyzmatyk, naprawdę. I u nas w kościele w Warszawie, ci co przyjeżdżacie, wiecie, co tam się w ogóle dzieje. Po prostu to nie można zliczyć tych rzeczy w ogóle. No nie można, no. A mnie ma gdzieś tam się szczycą, trochę pyłu na rękach widzieli złotego, u nas ludzie są pyłem obsypywani, olej z nich leci. Rozumiecie? Ja nawet nieczęsto proszę o to, bo ostatnio poprosiłem, mówię, kto ma tam złoty pył na rękach, do przodu będziecie się modlić w ogóle o ludzi, tak? To mi wyszła plejada ludzi, człowieku, błyszczących od złota, wiesz? No takie, rozumiesz, takie... To doświadczenia okej! Okay. Doświadczenia są... Ale Bóg, to jest Bóg w ukryciu. Ja nie idę, ja nie rozbudowuję mojego życia modlitewnego, żeby czegoś doświadczyć. Czegoś doświadczyć. Ludzie mówią, dzisiaj niczego nie doświadczyłem obecności Bożej, taka ta moja modlitwa, ja mówię, jaka twoja, co ty w ogóle pieprzysz, ty? Czytasz Biblię? Bo ja czytam od lat. Ja rozumiem, że ja mam Ojca w ukryciu. To jest doświadczenie, to są doświadczenia duchowe. Przenikanie naszej duszy jest wtórne. To rzecz wtórna. Często ludzie nie mają pewnego doświadczenia duszewnego, czyli emocjonalnego, czy intelektualnego, to nie mówią, że oni nie mają kontaktu z Bogiem. Bzdura! To bzdura! Bóg jest duchem! Ja to czasami do ludziom trzeba jak gwoździem przybić. Duch nie posiada emocji, duch nie posiada myśli.
To dusza ma emocje i dusza ma myśli. Bóg ma duszę, to jest inna para kaloszy. Ale Bóg jest duchem i kontaktuje się z człowiekiem na poziomie duch. Tak jak elektrownia kontaktuje się z gniazdkiem, rozumiecie? Na poziomie wyjście prądu, ujście prądu. Czy ty w ogóle słyszysz ten prąd, co tam jest? Ty nic nie słyszysz, że ty w ogóle nie widzisz tam żadnego prądu, a wstać tam palce, jak cię pieprznie, to zobaczysz. Rozumiesz? Tam ty tego prądu nie czuć, nie powąchasz go nawet. Bóg jest jak prąd. Jak prąd. Tu się nic nie dzieje, ale jak włożysz tam wtyczkę, czyli w odpowiedni sposób podejdziesz, znajdziesz odpowiednią formułę prawdy do tego. Tak? Włożysz wtyczkę, zamontujesz żarówkę, zobaczysz, co robi ten prąd. Nie mów do mnie, nie widzę prądu, to prądu nie ma. No jest. To, że nie widzisz, nie czujesz, nie oznacza, że go nie ma. Skupienie się na prądzie polega na tym, że trzeba użyć odpowiedniego urządzenia, rozumiesz? Urządzenia odpowiedniego. Ja jak trenowałem karate, nie, sensei uczył różnych, w ogóle, mówi tak, ty musisz, ja to jak gdzieś pamiętam, mówię, musicie uwierzyć w waszą siłę. Musicie uwierzyć w to, że są określone punkty, w które się uda. Musicie uwierzyć, że to działa. Musicie uwierzyć w to. Ty musisz w to uwierzyć. Ty musisz uwierzyć. Ty nie możesz patrzeć, że jesteś drobny, że tam ważysz 60 kilo, tylko ty musisz uwierzyć, że jeżeli pod odpowiednim kątem, nasadą dłoni, uderzysz kogoś tutaj, to mu pęknie czaszka dotąd. Nawet jeżeli on będzie ważył 200 kilo, a ty będzie ważył 60 kilo. To nie jest kwestia nawet twojej siły. Rozumiesz? Porównanie ciebie do tego przeciwnika jest żadne. Tu chodzi o odpowiedni kąt. Musi pęknąć. Bo tak jest skonstruowane. Musi! Tylko odpowiedni kąt. Rozumiesz? On to uczył nas pewnych konkretnych prawd. On, jak mówiłem to na nabożeństwie wczoraj, mówi, nieważne jaki jest mięsień tu i tu, tak? Tu nie ma mięśnia. Chłop może ważyć 200 kilo, człowieku i mieć w ręku miecz. Jak go kopniesz w kolano od środka, to mu złamiesz nogę. Złamiesz nogę wielkiemu chłopu i małemu chłopu. Tylko odpowiedniego tu kopnij. Rozumiesz? Złoży się jak zapałka. To w ogóle są techniki na to. I są określone techniki duchowe, które sam Bóg określił jako formułę dojścia do Niego. I w komorze, tak, traktując Boga jako Ojca, musimy rozumieć, że On jest w ukryciu. I kiedy ja do Niego podchodzę, to na pewno do Niego podchodzę. Dlaczego? Bo jest napisane, Bóg, który jest w ukryciu, odpłaci Tobie. Amen. To jest obietnica. Tam nie ma, że może się do Niego dodrapiesz. A jak będziesz coś czuł, to będzie lepiej. Albo jak coś poczujesz, to on ci odpłaci. Nie. To jest napisane tak. Wejdź do komory twojej, czyli stworzonej przez ciebie. Zamknij drzwi. Skieruj się na tatusia. Rozumiesz? Nie kombinuj w duszy i w ciele. Nie czekasz, te ciarki przejdą. Rozumiesz, o co chodzi? Przejdą ciarki, to dobrze. Nie przejdą drugie, dobrze. Wiesz, że ludzie pytają, a jak mi upadłem pod mocą, to mnie Bóg dotknął? Ja mówię, ty. A dlaczego to, że ktoś upadł pod mocą? Ktoś upadł pod mocą, no to ktoś upadł. No dobrze, a ty nie upadłeś, no i co z tego? Uważasz, że co? Że to, że nie upadłeś pod mocą, a on upadł... Ja wielokrotnie widzę większe zmiany w tym, co nie upadł pod mocą, niż w tym, co upadł pod mocą. No upadł pod mocą, no ja nie wiem, dlaczego upadł pod mocą. On upadł. Też upadam nie raz, raz nie upadam, no i co z tego? Raz siedzę na krześle i odbieram od Boga objawienia, raz chodzę na czterech i beczę i też odbieram od Boga objawienia. I to jest samo dobre objawienie, bardzo dobre. Ale mam do tego doznanie. Rozumiesz, o co chodzi? Tak jak zjesz coś. Raz masz takie doznanie, że nie czujesz nic, a drugiego dnia, a drugiego razu zjesz coś i puszczasz bąki jak wariat. I myślisz, co się stało? Kalafiora zjadłeś. A wczoraj nie zjadłeś kalafiora. Wczoraj zjadłeś takie warzywo, o którym nie masz Bogu. Dzisiaj masz zjadłeś takie warzywo, o którym masz Bóg. I czego ty chcesz? I kalafiora stworzył Bóg, i tamto stworzył Bóg. Tu masz doświadczenie wewnętrzne, a tam nie masz doświadczenia wewnętrznego. Ważne jest to, co wyciągnąłeś z roślin. Amen. To nie jest ważne, czy ty chodzisz i beczysz, czy ty siedzisz i nie beczysz. I masz stoicką w ogóle postawę. Nie ważne, czy padasz, czy nie padasz. Ważne, czy coś zachodzi w duchu.
Formuła to znaczy forma i konsekwencje to jest rzecz drugorzędna. Ja w komorze mam z Bogiem kontakt w duchu. W duchu. Bo to jest Bóg w ukryciu. Ja muszę w to wierzyć i ty też musisz w to wierzyć. I nieważne jak ty się czujesz po komorze, niektórzy mówią, dzisiaj się modliłem do Pana i tak się dobrze czułem. A ja mówię, no i co z tego? A nieraz się modlisz i się nie czujesz dobrze. I tak samo się źle czujesz przed komorą, jak po komorze, a czasem jeszcze gorzej. I ludzie się dziwią, o dzisiaj to nie miałem takiego bliskiego kontaktu z Bogiem. Jak człowieku, z Bogiem jest kontakt zawsze taki sam. W duchu, przez wiarę. Odczucia to jest inna para kaloszy. W ogóle nigdy nie patrzcie na temat modlitwy pod kątem przeżyć. Nie wolno. Przeżywasz, przeżywaj. Ktoś nie przeżywa, nie zastanawia się, dlaczego on nie przeżywa. Innym razem ty nie przeżywasz, a on przeżywa. Rozumiesz, o co chodzi? I pójdź to, co tu się zastanawiać. Ja już dawno temu przestałem w ten sposób myśleć i przestałem w ten sposób rozumieć. Czasami nie wiem, dlaczego takie coś następuje w sferze psychofizycznej. Następuje, no. Kiedyś wracałem. Pytanie na śniadanie. Mieliśmy taki, był taki program, zaprosili nas z tego programu. Raniutko, te pytanie na śniadanie, chyba tam o 6 coś było. No i wracamy tak rano z tej telewizji z kolegą. Zatrzymałem się, mi się siku chce. A ja tak podszykowany, wiecie, w garniturze z tej telewizji tam wracałem. Poszedłem do takiego lasku, robić siku, on czekał w samochodzie. Sikam, no tak sobie sikam i się modlę w innych językach. W ogóle skończyłem sikać i wracam do tego samochodu. To na wysokości w ogóle Tarchomina tutaj w Warszawie. Nie? Wracam do tego samochodu, w ogóle zaczynam się śmiać, w ogóle poszedłem głębiej w las, żeby przy tej ulicy tam być. Słuchajcie, no doszedłem do chodnika, tak się już śmiałem, że padłem i leżę na tym chodniku. A w głowie mam świadomość, tak mówię tak, będzie przyjeżdżał jakiś radiowóz, no przecież człowieku zabiorą mnie tu tworek, no. Leży facet w garniturze, rano człowieku na chodniku i się śmieje i rozumiesz, tamten się wstydzi do mnie podejść, bo to taki wierzący na pół. Rozumiem. Wierzący, brat wierzący, tylko w ciele chodzący. Nie ma. No mówię, kurczę, no zebrałem się do kupy z tego chodnika, poszedłem i mówię, co ci się stało? Ja mówię, nie wiem, dawaj, jedziemy do domu. Mówię, ja wiem, co mi się stało. Nie wiem, no tak miałem. A innym razem sikałem dziesiątki razy, nigdy tak nie miałem i też się modliłem na innym, tak nie miałem. To nieważne jest. Czegoś doświadczyłem, okej? Okay? Ani mnie to nie czyni lepszym, ani to mnie nie czyni nienormalnym. A to też nie wpływa na to, że ja mówię, wow, niesamowitą rzecz z Bogiem przeżyłem. Przeżyłam z Bogiem niesamowite rzeczy za każdym razem, tak? Od rana do nocy, bo ja mam z Bogiem kontakt w duchu. Tak samo jak jestem w małżeństwie tyle lat, tak? I nie każdy dzień to są fajerwerki, taka jest prawda. No nie każdy dzień. Że patrzę na moją żonę, ona na mnie, super, że jesteś, w ogóle wow. Raz jest wow, raz nie jest wow, no. Raz tak chodzimy wokół siebie, tak w ogóle wiesz, no, że... Jakbym chciał się dogrzewać na poziomie emocjonalnym teraz, no nie tego związku, to bym musiał spojrzeć w papier, proszę Ciebie, że ja mam w nią ślub. Bo nie czuję tego teraz. A rozumiesz? A innym razem czuję. No przepraszam, no bardzo, uczucia są bardzo, bardzo chwiejne w tym wszystkim, nie? Dlatego modlitwy na tym nie opieramy. To nie tak. Modlitwa to skierowanie na Boga, który jest tatusiem, który jest w ukryciu i z którym kiedy nawiązuje głęboki kontakt, to następuje manifest Jego osoby. Zawsze. Zawsze. Ja już się tego nauczyłem przy usługach, to samo. Kiedyś tego nie rozumiałem, lata temu zacząłem mówić publicznie, mówię, kurczę, tutaj się modlę kogoś. Wiecie, ja na przykład miałem problemy z tym na początku, lata temu, kiedy zacząłem publicznie usługę, że się, jak ja nie miałem jakichś odczuć, to ja miałem ciężko modlić się o Boga, bo ja byłem strasznie rozproszony, nie? Ja pamiętam, jak dzisiaj taki przełom nastąpił w Zakopanem, miałem usługę ewangelizacyjną i bardzo źle się czułem fizycznie. Bardzo źle, byłem zmęczony, chciało mi się w ogóle żygać, nie chciało mi się tam być. Ale że było to spotkanie nagłośnione, dużo ludzi, pojechałem. Jestem na tym spotkaniu, w ogóle
Zgłosiłem Ewangelię najkrócej jak mogłem. Najkrócej jak mogłem. Bo z taką niechęcią wewnętrzną, że się w pale nie mieści. Rozumiecie, o co chodzi? Dobrze, mówi, kto potrzebuje uzdrowienia, wychodźcie, będę się o was modlił, będziecie uzdrawiani, w ogóle wiesz. W ogóle chodzę, mówię, tak sobie mówię, Boże, zemdleję tu zaraz, mówię, chyba w ogóle. Chory kaznodzieja do nich przyjechał. W ogóle wiesz, wyszli, pytam pierwszego, co ci jest. No kręgosłup mam z wyrodnienia, ja sobie myślę, kurczę, żeby chociaż jeden wyszedł, powiedział, łupiesz mam, coś mam, takie schorzenie. Nie, nie, nie. Z wyrodnienia kręgosłupa, a w ogóle położyłem na niego rękę, zaczynam się modlić, prostuje mu się kręgosłup, mówię, ale jazda, a jestem w najgorszym stanie emocjonalnym, jaki miałem w usługach, wiesz o co chodzi? Jeden po drugim, manifest Bożej mocy, manifest Bożej mocy, manifest Bożej mocy. Dlaczego? Bo ja mam proste humaj. To jest tatuś mój. Rozumiesz? Ja nie mogę czuć się super. Czuję się super, to się czuję super. Tak? Nie czuję się super, to nie narzekam. Idę dalej do roboty. Proste humaj, tatuś. I te... komora twoja. I tutaj idziemy coraz głębiej w zrozumienie w ogóle modlitwy. Tak, ja teraz podam pewien schemat techniczny, bo chciałbym, żebyście to coraz bardziej praktycznie rozumieli. Tak naprawdę nasza komora, ona w zasadzie zawiera w sobie pewne cztery elementy, takie najbardziej klasyczne, jeżeli chodzi o nasz kontakt z Bogiem. To jest uwielbienie, ogłaszanie, to jest proszenie i wstawiennictwo. I teraz uwielbienie Boga to jest zawsze grubo ponad połowa twojego czasu w komorze, pamiętaj. Grubo ponad połowa. Ja nie wiem, masz komorę, którą sobie zaplanowałeś i to jest na początku, bo mówimy teraz o planowanej komorze, prawda, godzinę czasu, tak? To na pewno ponad pół godziny to jest czas uwielbienia Boga. Czas uwielbienia. Ty w ogóle nie bój się tego. Ty nie wchodź, nie buduj swojej komory na zasadach takich, że przychodzisz i ty zaczynasz, jakimkolwiek będziesz w stanie, jakimkolwiek będziesz, jakimkolwiek potrzebie będziesz, to ty tak nie rób, ty uwielbiaj Boga, uwielbiaj Boga. Wiecie, czym jest uwielbienie Boga? To jak gra wstępna w seksie. Po prostu. Po prostu. Uwielbienie Boga. Zaraz będę mówił o uwielbieniu więcej. Uwielbienie Boga to jest, wiecie, czym jest uwielbienie Boga? To jest najwyższy akt w zasadzie zaufania. Czy teraz, Boże, ja wiem, jaki Ty jesteś. Wiem, że Ty jesteś niezmienny. Ja jakby nie podważam tego poprzez jakieś swoje, jakieś tysiące próśb teraz, które ja do Ciebie gdzieś zanoszę. Bo to nie o to chodzi. Ja myślę, że w żadnej relacji, a w małżeńskiej przede wszystkim, żadna ze stron nie chciałaby wysłuchiwać wiecznych próśb, pretensji i narzekań. Chyba nikt tak nie chciał. Ja nawet myślę, że wśród normalnych kolegów, którzy idą gdzieś tam nawet w świecie na browar ze sobą, no to chyba ostatnią rzeczą jest to, że idą i narzekają na siebie nawzajem i czegoś ciągle od siebie chcą. Ludzie w ogóle normalnie na ziemi chcą ze sobą być. I wyobraźcie sobie, że Bóg też chce normalnie z nami być. A uwielbienie jest podstawą tego wszystkiego. Mniej więcej, około 20% to jest ogłaszanie. Ogłaszanie to jest proklamowanie tego, co jest określoną prawdą. Człowiek, który na przykład rozchorował się, idzie do komory swojej, tak? To nie mówi do Boga, Panie, uzdrów mnie. On przychodzi i mówi, Boże, uwielbiam Cię za to, że jestem zdrowy i silny. To, co czuję, nie ma żadnego znaczenia. Ponieważ w ranach i sińcach Jezusa jest moje uzdrowienie. Zaczynasz ogłaszać. W ranach i sińcach Jezusa jest moje uzdrowienie. Proklamacja to jest w ogóle mega ważna rzecz. Proklamacja naprawdę ona musi towarzyszyć naszemu życiu aktywnemu jako rzecz stała. Tak?
Dla mnie proklamacje są częścią w ogóle mojego stałego funkcjonowania. Ja proklamuję prawdę Bożą. No i tak naprawdę 10% to jest proszenie, jeśli możemy nazwać to proszeniem, bo proszenie to naprawdę jest bardzo szeroki aspekt, bo proszenie, bo my w zasadzie nie prosimy Boga o nic, to nie, Boga się nie prosi o nic. Boga się nie prosi. Słowo proszenie, często spotykane w Nowym Testamencie, ono odnosi się do przyjmowania przez wiarę określonych prawd Bożych. Czyli my nie błagamy Boga o coś. My w ogóle przyjmujemy to. My mówimy: Boże, ja Tobie dziękuję, że ja to mam. Co Ty powiedziałeś w ogóle? To samo słowo oznacza ustanawiać w autorytecie. Tak, tak, bo to jest to, bo tutaj jest nasze pisma, te Pismo Święte różnego wydania, czy tysiąclatka, czy poznańska, czy warszawska, one były tłumaczone przez różnych ludzi naprawdę, przez ludzi, którzy mieli różnego rodzaju poznanie. I oni w ogóle mieli bardzo ciężko przyjąć, bo to często byli ludzie, którzy nigdy w ogóle nie dotknęli tematu charyzmatów. Bardzo jest możliwe też, że wielu z nich to w ogóle Jezusa nie poznało. W ogóle to nie wiadomo, to by to księża tłumaczyli różni, to różni ludzie. Różni, tak samo jak kanon, przecież tak jak rozmawia się na temat Biblii, tak? My, no kto złożył kanon? Kanon Biblii, tak jak my dzisiaj przyjmujemy. No to złożyli ludzie, którzy nawet nie wiemy, czy byli obrodzeni z Bożego Ducha, bo my nie wiemy, nie? Bo to byli mnisi. Prawosławni. Tak w ogóle to... Kurczę. Takie księgi wybrali. Oni uznali. Tak? Oni uznali. My nie wiemy, kto to był. Dzisiaj jeszcze nawet nie było żadnych ruchów protestanckich, więc nie było tak. Karol był. No, chodzi o to, że to jest to proszenie, czyli ja przyjmuję tą rzecz. Ja, tak jak powiedział Artur, ustanawiam, że tak właśnie jest. To nie jest inaczej. No i kolejne, powiedzmy, 10% to jest wstawiennictwo, czyli to, że ja się modlę o kogoś, tak zwane modlę się o kogoś, że się wstawiam, ale wstawiam się na jakiej zasadzie, że ja coś, nie to, że ja do Boga przychodzę w czyimś imieniu, bo my nie przychodzimy do Boga w czyimś imieniu, przepraszam. To te zrozumienie wstawiennictwa to jest bardzo dalekie od prawdy. Jakby Bóg potrzebował w ogóle kogoś, żeby ktoś wstawiał się za kimś, no to byśmy mieli zubożały krzyż. Ja znam jednego dobrego wstawiennika, ma na imię Jezus, zawodu jest Chrystusem. On świetnie załatwił sprawę wstawiennictwa. Za całą ludzkość. Bo w mojej Biblii jest napisane, że On wstawia się za nami. Okay? A więc co robi wstawiennik? No pokrótce, wstawiennik, on odpycha diabła, tak? Od określonych sfer, określonych ludzi. Tak? I ustanawia, ogłasza wedle autorytetu, który posiada, określone prawdy Boże do życia tych ludzi. On to robi, wstawiennie. A więc tak naprawdę nasza komora to przede wszystkim uwielbienie, potem ogłaszanie Bożych prawd, proszenie czy też ustanawianie i wstawiennictwo. No i cóż, nasza komora jest ściśle związana nie tylko z tym, co my mówimy do Boga, ale też ze słuchaniem tego, co Bóg mówi do nas. I to się bardzo wszystko w tym wszystkim miesza. Bo to my mówimy, on też mówi. Dobrze w komorach mieć swoje zeszyty, dobrze mieć długopisy. To bardzo dobrze. Bo ty nie wiesz. Częstokroć jest tak, że do mnie zaczyna coś mówić Bóg. Ja myślałem o tym i to jest też zwiedzenie dobre. Potem mi Duch Święty to przypomni. No weź. No za to jest w ogóle przypominajka. Do ciebie mówi teraz. Dlaczego ty nie piszesz? Tak samo jak sen. Przychodzi sen, człowiek nie zapisze, potem mówi: Panie Boże, przypomnij. Wiem, że coś tam się wydarzyło, wiem, ale... Panie Boże, by mnie to nie przypomniał. Szkoda. A? I dlaczego nie przypomniał? Bo ty masz być zabezpieczony w kartki i długopis. Bóg nie raz mówił do Jeremiasza, on jemu to wbijał mocno do głowy. Spisz to. Jeremiasz w ogóle był strasznie ociężały w tym. Wreszcie Bóg mówi: słuchaj, jest Baruch. Weź Barucha, niech on to pisze wszystko. Baruch był taki człowieku, że wziął to, spisał to. Bo Jeremiasz to ciągle miał w ogóle wiedzieć. Nie dość, że narzekał człowieku przez 50% narzeka ciągle na wszystko ten Jeremiasz, rozumiesz? Albo za mały, albo za chudy, albo za głupi. Ciągle coś mu brak. Tak?
Wreszcie ląduje w kanale w jakiejś dziurze w ziemi, po ciebie narzeka znowu, że jest w dziurze. I jak to do niego mówi? Jak staniesz się na czyniem szlachetnym, to pewnie przez ciebie ciało prawidło. No ciągle coś miał, nie. Ale Barucha wziął, żeby mógł powiedział, weź Barucha, będzie pisał. No to trzeba pisać. A nie myśleć, że się zapamięta. Jak my 6% mózgu używamy, ludzie, rozumiecie, o co chodzi? Kur, czyli to rozłożone na wszystkie elementy naszego życia. Komora to jest długopis, kartka. Rozumiesz? Ja ciągle noszę ze sobą długopis i kartki. Ja mam w portfelu kartki, człowieku, z objawieniami popisane. Jestem gdzieś, od razu wyciągam, piszę, bo do mnie Bóg mówi. To jest, ja mam szacunek do tego, co do mnie mówi Bóg w ogóle, nie? Co to w ogóle? Ja sobie wrzucę sobie coś do głowy, tak? Ale w komorze potrafią przyjść różne rzeczy do twojego życia. Jedne zapamiętasz, innych nie zapamiętasz. O Bóg mówi. Mówiliśmy o tym na ostatnich nauczeniach. Komora przede wszystkim ma być z twojej inspiracji. A więc my, tak jak powiedziałem, komorę planujemy. Ale też trzeba być bardzo takim elastycznym i rozumieć, że komora też jest spontaniczna. W różnych sytuacjach twojego życia będzie powstawała jakaś formuła komory. Również różnego rodzaju formuły modlitewne. Dlatego, że ten prosechoma jest rozłożone na całe twoje życie, więc cały czas musisz być gotowy na różne formy modlitw. Nie wiem, idziesz na sedes, siedzisz rano i raczej chcesz się mówić innymi językami, to się módl. Nie patrz, że jesteś w miejscu niegodnym. Kibel to jest tak samo godne miejsce jak każde inne. No tak. To ta różnica, gdzie ty jesteś. Jest napisane, niech mężczyźni przepodnoszą swoje czyste ręce do Boga w ogóle, w każdym miejscu. Kiedyś tak przypomniał mi się ten werset, właśnie na sedesie mówię, w każdym miejscu. Ja w ogóle też musiałem dochodzić do tego, wiecie. Ja uważałem, że ja, jak byłem jeszcze w religii, ja myślałem, że jak ja się modlę, to ja muszę się ubrać. Że nie mogę na przykład się modlić z gołym tyłkiem, bo to jest dla mnie, bo to jest szok w ogóle, wiesz, nie? A potem mówię, kurczę, co ja mam w tej bani? Co ja mam w bani? Człowieku, przecież ubieranie się, tak, jest wynikiem grzechu. Chciałem zauważyć ten teologiczny fakt. Bóg nigdy nie zaplanował w planie A ubierania się. W planie A, tak, była nagość. Oto plan A Pana. Dopiero jak oni grzeszą, zauważcie, kiedy powstaje w ogóle filozofia ubrania? Po tym, jak Adam z Ewą zgrzeszyli. To Bóg ich odziewa w skóry. To jest wynik grzechu. Taka odpowiedź na grzech. Trzeba ubrać ich teraz. Bo nie dosyć, że będzie im zimno, to się będą wstydzić jeszcze chodzić. Rozumiem. Modlitwa to jest sfera ducha, nie ma znaczenia, czy jesteś umyty, czy nieumyty, czy jesteś pod prysznicem, czy na sedesie, czy jesteś w pracy, czy jesteś gdzie indziej. Nie ma to żadnego znaczenia, żadnego znaczenia. Musisz być bardzo otwarty na to, bardzo gotowy na to. Bardzo gotowy. Ja jeszcze zanim byłem w czynnej służbie, pracowałem w jednej firmie, zajmowałem się handlem materiałami budowlanymi. Na swoim stanowisku pracy, przy swoim biurku pisałem dużo różnego rodzaju zamówień i tak dalej. Słuchajcie, ja tak sobie, ja miałem tam wbrew wszystkim bardzo dobry czas. Bo ja się w ogóle nauczyłem się w ogóle na przykład pisać coś, jakieś zamówienie, jednocześnie modlić się w innych językach. W ogóle było dla mnie mega, to była niesamowita rzecz. Jakby umysł pracował na jednym parametrze, a modliłem się w innych językach na innym parametrze. Rozumiecie? W ogóle my możemy niesamowite rzeczy tworzyć. I modlitwa, ona będzie miała też bardzo szerokie spektrum. Nie zamykajmy się. Planujmy komorę, to jest nasza podstawa, bądźmy w tym solidni i rzetelni, ale też bądźmy otwarci na wszelką inną formę modlitwy. Rozumiecie? Chcę tutaj w tym miejscu poruszyć temat innych języków. Inne języki masz dane po to, żebyś je wykorzystywał na maksa. Inne języki nie są, żeby trochę się nimi modlić. Nie módl się trochę,
Modlenie się innymi językami trochę to jest patologia chrześcijańska. Się masz modlić cały czas, ludzie mówią, jak mnie Bóg zainspiruje, to będę się modlił w innych językach. Ja mówię, człowieku, dostałeś inne języki na własność. Są różne rodzaje, kiedy będę o tym uczył, nie wiem, czy tym razem nam się to uda zrobić, czy nie. Są różne formy modlitwy innymi językami. Podstawowa forma modlitwy innymi językami jest czytana na stałe. Rozumiesz? I to jest język modlitewny. To nie jest język poselstw, tam niepotrzebny jest wykład, to są w ogóle inne formy. Masz się modlić innymi językami, w ogóle możesz się modlić innymi językami, kiedy chcesz. W dzień, w nocy, w każdej sytuacji. A Słowo Boże mówi, że kto w innych językach się modli, dzieła Pańskie wygłasza. A więc ty będziesz, tak, działał na poziomie duchowym zawsze i nie wolno ci się tego bać. Tak? Nie wolno ci się bać, że tak będzie. Też chcę was uczulić w temacie modlitwy na jedną rzecz ważną. To są tak zwane westchnienia modlitewne. Ty możesz mieć takie rzeczy i chcę, żebyś był na nie czuły. W różnych sytuacjach, w naszych codziennościach przychodzą nam do głowy pewne takie bryły. Na przykład, nie wiem, jedziesz samochodem i zobaczyłeś wypadek samochodowy. Wypadek samochodowy zobaczyłeś. I w pewnym momencie taka myśl ci przebiega przez głowę, no nie? Że w ogóle, no chciałbyś, żeby tu nikt nie zginął. Rozumiesz? Chcę, żebyś zrozumiał, na czym polega duchowy telegram. To jest westchnienie, tak? Wystarczy, że w tym momencie, tak? Ty nie musisz teraz modlić się, gromić tam. Możesz też, ale nie musisz. W tym momencie, jeżeli takie coś przebiegło przez ciebie, tak? To ty tak naprawdę dokonujesz tak zwanego duchowego westchnienia. Czyli ty w ogóle ukierunkowujesz tą myśl na Boga. Tak jakbyś to posyłał. I zapominasz. Zostaw to. Dodałeś coś teraz bardzo ważnego do zjawiska, które zobaczyłeś. Dopiero w niebie być może dowiesz się, jakie znaczenie miały twoje telegramy modlitewne. Panie, chciałbym to. Na przykład. Boże, chciałbym tamto. Boże, niech to będzie takie. Boże, niech to będzie inne. Ten werset, który mówi, że On wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Wielu ludzi powiedziało, uznało, że to chodzi też o modlitwę innymi językami. To nie chodzi o żadną modlitwę. Modlitwa innymi językami to jest wysłowienie. To się wysławia. Tu słowa mają swoją wagę. Natomiast niewysłowione westchnienia są telegramy modlitewne, które są pewnego rodzaju formą, która powstaje jako myśl, czy też jako emocja w tobie. Jest to, ma to ścisły związek z prawdą. I ty teraz to tylko posyłasz do nieba. Jakby zamykasz ten temat, poszedł SMS. Na pewno doszedł. Bo to jest inspiracja Ducha Świętego. Jak przychodzisz obojętnie, to jest coś innego. Wiesz, o co chodzi. Ale jak coś w tobie takiego, nie jesteś obojętny na coś. Rozumiesz? Ty musisz w ogóle rozumieć, że cały czas chodzisz w łączności z Bogiem, jesteś pewnego rodzaju jakby radarem duchowym radarem. Ty jest jeden, pyk, na co się skupiłeś i ty pomyślałeś o tym, tak? I to jest okej. Okay. Posyłasz to. Poszło, bo ty nawet nie wiesz, jak wielu ludzi w tym momencie może robić podobną rzecz wierzących. Jedni z objawień, inni w ogóle przez to, że też to zobaczyli na przykład. I czasza modlitewna zaczyna się przepełniać. Bo my żyjemy tą modlitwą. Rozumiesz? Nie zawsze trzeba wytoczyć jakąś wielką batalię słów czy czegoś w tym rodzaju.